Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wobec trudności nie tylko przetrwają, ale także kwitną? W filozofii stoickiej istnieje przekonanie, że przeciwności losu mogą stać się twoimi największymi nauczycielami, a cierpienie może prowadzić do wzrostu i dojścia do twojego najwyższego potencjału. Cierpienie może stać się początkiem pięknej przygody na drodze rozwoju osobistego. Z tego materiału dowiesz się, jak przekształcić pojawiające się na twojej drodze przeciwności zawsze na twoją korzyść. Psychologia odwrócona, nazywana też techniką perswazji na przekór, opiera się na zjawisku zwanym reaktancją lub oporem psychicznym. Witam Cię na kanale Stoicyzm w praktyce. To miejsce poświęcone rozwojowi osobistemu i wzrastaniu ponad problemy życiowe. Cieszę się, że jesteś tutaj, że chcesz się rozwijać i dbasz o swój dobrostan psychiczny. Pogratuluj sobie swojej świadomości, która wyróżnia Cię spośród szarego, ulicznego tłumu. Wiedzę, którą tutaj zdobędziesz, wprowadź w życie od razu, bez zwłoki, bez czekania na jutro, poniedziałek czy nowy miesiąc, już dziś. Obiecuję Ci, że Twoja wersja z przyszłości, z którą wkrótce się spotkasz, będzie Ci wdzięczna za te kroki. Gdy ktoś zakazuje Ci czegoś, naturalnie odczuwasz chęć sprzeciwienia się i robienia na przekór. Ten mechanizm wykorzystuje właśnie odwróconą psychologię. Stosując technikę perswazji na przekór, dajemy komuś do zrozumienia, że nie chcemy, aby zrobił coś, co w rzeczywistości jest naszym celem. To wzbudza w nim chęć udowodnienia nam, że się mylimy, co prowadzi do podjęcia pożądanego przez nas działania. Prosty przykład pomoże przybliżyć Ci to zjawisko. Partner mówi do partnerki: nie musisz mi pomagać w sprzątaniu, dam sobie radę sam. Partnerka, czując się sprowokowana, może chcieć mu pomóc. W tym przykładzie partner nieświadomie stosuje technikę psychologii odwróconej. Sugerując brak potrzeby jej udziału, wywołuje w niej chęć sprzeciwienia się i udowodnienia, że jest inaczej. A ona, czując się sprowokowana, może interpretować jego słowa jako odrzucenie jej pomocy. Może to też urazić jej dumę i chęć bycia pomocną, albo brak zaufania do jej umiejętności. Może to również wzbudzić w niej chęć udowodnienia, że jest zdolna do posprzątania, lub wręcz podkreślanie swojej niezależności. Partnerka może odebrać to jako chęć do samodzielnego działania i chęć odseparowania się od niej. Mam nadzieję, że już zrozumiałeś, jak wykorzystać tę technikę na swoją korzyść, zawsze, gdy przyjdzie taka potrzeba. Stoicyzm, starożytna filozofia, nie tylko rozważa życie z perspektywy filozoficznej, ale dostarcza też praktycznych narzędzi radzenia sobie z każdą trudnością. Stoik potrafi przekształcić ból i cierpienie w szlachetne działanie i rozwój osobisty. Nasze życie wobec nieprzewidywalności losu staje się areną wyborów i ciągłych decyzji, które podejmujesz każdego dnia. Stoicyzm uczy, że to, co napotykasz na swojej drodze, nie musi cię złamać. Wprost przeciwnie, może stać się impulsem do twojego rozwoju. Gdy trudności pojawiają się, stoicy przechodzą przez swoje własne ćwiczenia duchowe, stosując umiejętność akceptacji i spokoju w obliczu przeciwności. Możesz wykorzystać przeciwności losu na korzyść, a one wzmocnią cię każdorazowo, jeśli tylko podejmiesz te decyzje. Decyzje, by nie być ich niewolnikiem, ale mistrzem. Kiedy nadchodzi burza, stoicyzm uczy, byś pozostał na pokładzie naszego życiowego okrętu, utrzymując spokój i zdolność do klarownego myślenia. To w tych chwilach, gdy wszystko wydaje się przeciwko tobie, stoicyzm pozwala odnaleźć siłę i determinację, by przetrwać, a nawet wzrastać. Zazdrość, choć często traktowana jako ciemna strona ludzkiej natury, może stać się twoim sprzymierzeńcem i pomocnikiem w dążeniu do osobistego rozwoju. Zastanów się nad tym, czy kiedykolwiek byłeś zazdrosny wobec osoby, która osiągnęła sukces. Może to być twój kolega, który awansował w pracy, lub nawet przyjaciel, który osiągnął swoje marzenia. Zamiast pozostawać w stanie zgorzknienia, stoicyzm uczy, że możesz wspaniale wykorzystać zazdrość jako bodziec do działania i samodoskonalenia, jako katalizator do rozwoju w każdej dziedzinie. Wyobraź sobie sytuację, w której widzisz kolegę, który osiągnął sukces,
jakiego ty sam pragniesz. Zamiast czuć się zazdrosny i zniechęcony, możesz użyć tej sytuacji jako źródła inspiracji. Nie pozostawaj w cieniu jego sukcesu. Możesz zacząć działać i dążyć do swoich własnych celów. Bierz po prostu z niego przykład. Stoicyzm podkreśla, że każdy z nas ma potencjał do osiągnięcia sukcesu. Zapamiętaj, jeśli tylko podejmiesz odpowiednie działania i podejdziesz do tego z determinacją i wytrwałością. Na przykład, załóżmy, że widzisz bliskiego przyjaciela, który właśnie opublikował swoją pierwszą książkę i odnosi sukcesy jako pisarz. Zamiast czuć się zazdrosny, możesz zacząć myśleć o tym, co możesz zrobić, aby osiągnąć swoje własne cele. Jeśli pisarstwo leży w kręgu Twoich zainteresowań, może to oznaczać rozpoczęcie pisania własnej książki lub zainwestowanie więcej czasu i wysiłku w rozwijanie swoich umiejętności pisarskich. Jeśli pole, na którym działasz, jest inne, zbierz szczegółowo odpowiednie informacje. Zacznij kopiować po prostu jego metodę. Przyjrzyj się schematowi, który zastosował w swojej pracy. Zaimplementuj i skopiuj go. Zapewniam cię, że taka metoda sprawdza się doskonale w każdej dziedzinie życia. Powodzenia. Przeciwności losu nie zawsze cię omijają, czy są nieuniknione, ale to, jak na nie reagujesz, definiuje twoją szlachetność i siłę charakteru. Stoicyzm uczy, byś nie dopuszczał do tego, aby trudności złamały wolę czy zniszczyły twoje ambicje. Zachęca i kształtuje nas jako ludzi bardziej odważnych, odpornych i gotowych do działania. Jeszcze raz gratuluję ci, że tu jesteś, że rozwój duchowy stał się twoją drogą życiową. Już Epiktet powiedział: nie możemy kontrolować wydarzeń zewnętrznych, ale możemy kontrolować nasze reakcje na nie. Niech ten cytat stanie się mottem tego wideo. Stoicyzm wskazuje, że nawet w najciemniejszych chwilach życia istnieje jeszcze potencjał do twojego wzrostu. To w obliczu trudności losu możesz odkryć swoją prawdziwą siłę i determinację. Przeciwności, które wydają się na pierwszy rzut oka beznadziejne, mogą okazać się źródłem twojego rozwoju i wspaniałych osiągnięć. Kiedy doświadczasz złamanego serca, może ci się wydawać, że świat przestał istnieć, bo zawalił się i nie ma już dla ciebie nadziei. Jednak stoicyzm podkreśla, że to, co nas nie zabije, czyni nas silniejszymi. Zamiast pozostawać w stanie rozpaczy, możesz użyć swego bólu jako motywacji do przekształcenia siebie i swojego życia na lepsze. Przemiana bólu w siłę zaczyna się od akceptacji twoich emocji i doświadczeń. Stoicyzm uczy, że smutek i gniew są przecież bardzo naturalnymi reakcjami na trudne sytuacje, ale to, jak na nie reagujesz, leży w twoim własnym zakresie. Zamiast ulegać emocjom i być ich niewolnikiem, możesz nauczyć się kontrolować twoje reakcje i wykorzystać twój ból jako paliwo do przemiany. Na przykład załóżmy, że doświadczasz złamanego serca po gwałtownym rozstaniu z partnerem. Zamiast popadać w depresję i samotność, możesz użyć tego doświadczenia jako szansę do osobistego wzrostu. Możesz zacząć skupiać się na sobie. Możesz poświęcać sobie więcej czasu, którego być może wcześniej nie miałeś. Możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz zacząć budować i zrobić w końcu przestrzeń na niezależność emocjonalną. Stać się w ten sposób superjednostką, która jest niezależna i spełniona i dla której inni ludzie nie są jedynym gwarantem szczęścia i satysfakcji. Kocha siebie i jest sama dla siebie, źródłem radości i obfitości. Ostatecznie stoicyzm pokazuje, że prawdziwa szlachetność tkwi nie w unikaniu trudności, ale w sposobie, w jaki je pokonujesz. To postawa w obliczu przeciwności definiuje siłę charakteru i twoją zdolność do wzrostu. Przyjmując filozofię stoicką, stajesz się mistrzem swego losu, gotowym przemienić przeciwności w największe osiągnięcia. Więc jeśli zostałeś porzucony lub twój dotychczasowy związek się rozpadł, nie czuj się jak ptak z podciętymi skrzydłami. Stań prosto, odetchnij głęboko, spójrz w lustro i obiecaj sobie, że w tym trudnym momencie siebie nie zawiedziesz, że pomożesz sobie obronną ręką przejść przez te chwilowe trudności. Zaopiekuj się sobą. Nie pozwalaj, by ciemne myśli brały górę. Przemień ból we wzrost. Stań się kowalem swego losu na tyle silnym,
że żadna trudność nie spowoduje w twojej duszy rozlewu gorącej lawy, która trawić cię będzie od środka. Ty jesteś sprawcą i kreatorem. Ty musisz zapanować nad tym uczuciem. Żadne mechanizmy zewnętrzne nie są potrzebne, bo w tobie mieszka ta potężna i wszechmocna siła, która pozwoli ci znowu stać się silnym i szczęśliwym człowiekiem. Stań się swoim najlepszym przyjacielem i przewodnikiem. Ból, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny, towarzyszy nam przez całe życie. Często traktujemy go jako coś nieprzyjemnego, co należy unikać za wszelką cenę. Jednakże filozofia stoicka proponuje zupełnie inną perspektywę. Według stoików ból jest nieodłącznym składnikiem sukcesu, kluczowym elementem treningu, który kształtuje twoją siłę i wytrzymałość. Stoicyzm, jako filozofia dobrego życia, uczy, że to, jak reagujesz na trudności i cierpienie, jest twoim wyborem. Zamiast ulegać zwątpieniu lub uciekać przed bólem, stoicy zachęcają nas do przyjęcia go z akceptacją, determinacją i siłą woli. Jest to swoisty trening umysłowy, który pozwoli ci rozwijać się i stawać się coraz lepszym człowiekiem. Silnym i niezwyciężonym z podniesioną głową, kroczącą przez życie, niezależną jednostką. W rzeczywistości to właśnie poprzez przezwyciężanie trudności i cierpień stajesz się silniejszy i bardziej wytrwały. Ból działa jak katalizator, który pobudza do działania i przemiany. To on pozwala ci rosnąć, zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie, i osiągać coraz wyższe cele. Teraz, gdy przestaje to być już dla ciebie tajemnicą, wykorzystuj go na swoją korzyść, zawsze gdy nadarzy się jakaś niesprzyjająca okoliczność. Przyjrzyjmy się temu bliżej na przykładzie sportowców. Ci, którzy osiągnęli największe sukcesy, często przeszli przez ogromne wyzwania, presję i cierpienie. Ale to właśnie ich determinacja, zdolność do wytrwania, czasem w bardzo trudnych sytuacjach i umiejętność radzenia sobie z bólem sprawiają, że osiągają swoje mistrzostwo. Podobnie dzieje się w życiu codziennym. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, często muszą przejść przez bardzo bolesne doświadczenia, które stają się fundamentem ich wytrwałości i siły charakteru. Pewnie znane ci jest przysłowie, że ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, a łagodne czasy słabych. Teraz rozumiesz, o czym mówię? Nie bój się bólu, trudności i przeszkód. Każdorazowo przekuj te uczucia na dobrą monetę. Bo to ty jesteś bohaterem i głównym aktorem na scenie swojego życia. Stoicyzm naucza, że ból i cierpienie nie są końcem drogi, lecz tylko etapem na twojej życiowej ścieżce. Cierpienie ma sens, jest testem i jest pomocne w stawaniu się bohaterem. To, jak sobie z nimi poradzisz, definiuje twoją drogę do sukcesu. Zamiast tracić czas na narzekanie czy ucieczkę przed trudnościami, stoicy zachęcają nas do działania. Do działania z determinacją, mądrością i odwagą. Jeżeli dziś zmagasz się z problemami, weź sobie głęboko do serca to, co zebrałem dla ciebie w tym materiale i zacznij już dziś działać. Wiem, że może się to początkowo okazać trudne do przełożenia w skuteczne czy nawet jakiekolwiek działanie. Trudne szczególnie w momencie, gdy cierpisz i nie masz na nic siły. Ale zauważ, proszę, iż piękno tej metody polega jednak na tym, że już ją znasz. Więc zastosuj te wskazówki, by metoda ta stała się twoim udziałem. Bądź kreatorem swojego życia i nie pozwalaj już sobie nigdy na ból, nie traktując go jako niezbędny życiowy element. Bądź niezłomny w przypominaniu sobie codziennie, że to ty odpowiadasz w pełni za to, jak się czujesz. Mentalne nastawienie, którego musisz się nauczyć, to nastawienie na fakt, że nie ponosisz porażek. Bo każda, nawet najmniejsza porażka, to kamyczek w korycie rzeki, po której płynie twoje życie. Ty jesteś wodą, która płynie dalej, otulając swoim chłodem wszystko po drodze i obracając na swoją korzyść. Użyj tej metafory rwącego prądu twojego życia i nigdy nie zatrzymuj swojej uwagi na pojedynczych kamieniach w korycie rzeki. Z tego wideo wynieś jedną najważniejszą wskazówkę. Wiedz, że twoje problemy nie znikną w magiczny sposób. Po prostu los sprawił,
że musiałeś je przejść, aby wzmocnić swój charakter, aby żadne kolejne przeszkody nie sprawiały, że zostajesz sam, skulony, pokaleczony, liżąc swoje rany w ciemnej sypialni. Pamiętaj, że ból, zazdrość czy inne problemy są od dziś tylko malutkim, obłym kamyczkiem wśród wielu innych na dnie koryta rzeki. Przepłyń przez nie bezszelestnie i zapamiętaj, że pojawiły się tylko po to, by cię wzmocnić i nadać rozpędu i kierunku twemu życiu. Proszę cię o wiadomość, czy wyobrażasz sobie, żeby w ten sposób od dziś traktować życiowe przeszkody? Jeśli tak, to daj znać w komentarzu. Dziękuję ci za wysłuchanie tego materiału i zapraszam gorąco do podjęcia tego pięknego i inspirującego podróżowania w głąb samego siebie. Pamiętaj, że każdy krok w kierunku stoickiej mądrości to krok w stronę lepszego życia. Nie bój się wyzwań ani przeszkód. Są one zawsze tylko okazją do nauki i wzrostu. Jeśli znasz kogoś, komu ten film pomoże zacząć traktować swoje problemy jako źródło siły, prześlij go proszę tej osobie. Razem możemy wznieść się wyżej i podziwiać piękno życia z lotu ptaka, zachwycając się jego urodą. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę sukcesów na drodze implementowania stoickich rad na co dzień.